Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Tenho um grande prazer de iniciar o nosso encontro de hoje, a nossa palestra, cujo tema são os nomes e sobrenomes poloneses, antigamente e hoje. Queria desculpar um pequeno atraso com o qual estamos iniciando, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Meu nome é Alicia Gochuła Ferreira. Eu sou professora do curso de Letras Polonês na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, que é uma das entidades que estão organizando esta palestra. Eu vou agora agradecer a outras entidades que estão nos ajudando. Queria agradecer a cooperação do Centro de Estudos Poloneses da nossa universidade, ao Curitibski Clube Studenta, que é uma associação dos nossos alunos e ex-alunos, aqui representada pela Milena Wojtowicz Cardoso, que está por trás, nos bastidores, organizando tudo isso. E daqui a pouco, Milena vai passar para vocês o link da lista da presença, que é necessária, tem que preencher essa lista para receber um certificado, só para vocês saberem. Agradeço também o programa de pós-graduação em letras da UFPR, que nos emprestou seu canal de YouTube. Meus agradecimentos vão também à professora Alcimara Fuchs, do Observatório Polonês da Universidade Estadual do Paraná, da União, da Vitória, e à professora Ludmila Pawłowski, do Clube Literário Władysław Reymont, de Porto União da Vitória. Muito, muito obrigada pela ajuda na divulgação do evento e obrigada à professora Alcimara pela elaboração do cartaz. A palestra de hoje será proferida em polonês pela professora que já vou apresentar e será traduzida consecutivamente para polonês por mim e pelo professor Luiz Henrique Budão, também da nossa universidade, do nosso curso de letras polonês. E até, infelizmente, isso, realmente temos um problema. A gente pediu para hoje a interpretação em Libras, mas infelizmente os intérpretes não apareceram. Eu não sei por quê. Peço muitas desculpas por isso. Peço, Milena, se você puder escrever uma mensagem no chat para isso ficar claro para as pessoas que estavam esperando essa interpretação. Peço muitas desculpas, realmente não tive como influenciar. Eu tentei, mandei e-mails, mandei mensagens, infelizmente as pessoas não apareceram. Então, vou agora passar a apresentar nossa professora. Gostaria de dar boas-vindas à nossa palestrante de hoje, a professora doutora Ewa Nowak-Pasterska, da Universidade de Adam Mickiewicz em Poznań, na Polônia. A professora Ewa ensina a língua polonesa como língua estrangeira na Universidade de Adam Mickiewicz. É professora do Departamento de Letras Polonesas e Letras Clássicas. Também é professora do curso de pós-graduação de ensino de língua polonesa como língua estrangeira, onde ministra disciplinas referentes à linguística comparada e à gramática funcional da língua polonesa. Então, a professora também ensina como ensinar língua polonesa. E sua tese de doutoramento tratou dos antropônimos de ourives da cidade de Poznań, dos nomes e sobrenomes dos ourives dessa cidade, do século XVI ao século XVIII. E a professora Eva é também uma coautora de um dicionário de sobrenomes dos moradores da cidade de Poznań, dos séculos XVI ao século XVIII. E agora, finalmente, vou passar a palavra para a professora doutora Ewa Nowak-Pasterska. Proszę bardzo, pani doktor. Dziękuję bardzo Pani Alicjo, dziękuję Pani Profesor. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem. Cieszę się, że zostałam przedstawiona przez Panią Alicję. Państwo już wszystko wiedzą. Ja będę mówiła w języku polskim. I tak jak Pani Profesor Alicja Gochuła-Ferreira powiedziała, powiemy dzisiaj troszeczkę o nazwiskach i imionach polskich, o polskiej antroponimii. Tak też zatytułowany jest nasz wykład Polskie imiona i nazwiska, dawniej i współcześnie. Muito obrigada pelas boas-vindas. Como já foi dito, vamos falar agora dos nomes, dos sobrenomes poloneses antigamente e hoje em dia. Agradeço muito a apresentação feita pela professora Alicia.
Od najdawniejszych czasów człowiek był w różny sposób nazywany i warto zastanowić się nad tym, jak to odbywało się w Polsce, jak ludzie się nazywali, jakie były polskie imiona, jakie były polskie nazwiska, skąd one się wzięły. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos eram nomeados de várias maneiras. E é muito interessante refletirmos como antigamente as pessoas se chamavam, de onde vinham seus nomes e sobrenomes. Nazwy osobowe, nazwy człowieka, nazwy każdej osoby w językoznawstwie określane są jako antroponimia. To słowo antroponimia to właśnie oznacza nazwa człowieka, nazwa osobowa. Os nomes de pessoas na linguística, são chamados de antropônimos, o que realmente significa nome de ser humano, nome de homem. Język polski z języka prasłowiańskiego, czyli z takiego swojego językowego przodka, najdawniejszego języka słowiańskiego, przejął pewien system nazywania ludzi i był to system jednej nazwy osobowej. To znaczy, że dawniej każda osoba posiadała jedną nazwę. A língua polonesa adotou um sistema de nomeação das pessoas da língua pré-eslava, na qual uma pessoa tinha somente um nome, um elemento que nomeava a pessoa, uma palavra. Ja może teraz udostępnię Państwu prezentację. Proszę o moment cierpliwości. Agora vou compartilhar a apresentação, peço um momentinho de paciência. Czy jest widoczna, Pani Alicjo? Jest widoczny Word. Tak, jest widoczna. Tak, jest widoczna. Prezentuję Państwu tutaj fragment pewnego dokumentu. Najstarszy polski dokument, który dokumentuje, pokazuje nazwy osobowe ludzi, to jest Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku. Estou apresentando aqui um documento antigo, é um documento mais antigo, onde encontramos os nomes das pessoas. Isso é uma bula pontifica da cidade de Gniezno, do ano 1136. To jest dokument papieski, napisany po łacinie, ale nie to jest ważne. Najważniejsze jest to, że zawiera mnóstwo polskich nazw własnych. Esse documento está escrito em latim, porém isso não é tão importante. O importante é que ele contém 400 nomes próprios poloneses. Tak, ponad 300 nazw osobowych, a łącznie ponad 400 polskich nazw napisanych w tekście łacińskim. Então são mais de 300 nomes próprios de pessoas e no total mais de 400 nomes em geral. Tak, ze względu na to, jak cenny jest to zabytek, nazywamy go Złotą Bullą Języka Polskiego. É um documento que é muito valioso, por isso a gente chama ele de uma bula pontifica dourada da língua polonesa. Znajdujemy w nim nazwy osobowe, które prezentuję poniżej, jak Państwo widzą. Ja może przeczytam po polsku. Dziurzewic, Mysła, Gruz, Białowąs, Witosza, Niegłos, Krzych, Redzięta, Kobyłka, Kłobuczek, Będziecie, Chsmarz, Sułek, Chrap, Goły, Sulirat, Milej, Mieszek, Łowęta, Radosz, Sobik, Pokaj, Targora, Drzeżucha, Krzyżan, Snowit, Targosza, Dzigoma, Męcisz, Zdziewój, Suł, Stawosz, Sirak, Dobrek, Ciszpisz, Wojan, Rusota, Modlic, Rzegost, Boruch, Rusowic i wiele, wiele innych. Tem uns exemplos de nomes que a professora leu. Talvez alguns de vocês encontraram seus sobrenomes nessa lista, quem sabe. Tak, wszystkie te osoby poświadczone w dokumencie zostały zapisane za pomocą tylko jednej nazwy. Trudno też powiedzieć, czy to jest takie imię, czy nazwisko. Po prostu dawniej Polacy posiadali tylko jedną nazwę osobową. e como dá para ver, as pessoas foram os nomes das pessoas só contêm uma palavra.
não tem nome e sobrenome. E, na verdade, é difícil dizer seu nome ou um sobrenome. Porque, antigamente, os poloneses só eram chamados de um nome. Só possuíam um nome, um nome próprio. Dlatego też w historii polskiej antroponimii ten pierwszy etap poświadczony w najstarszym dokumencie nazywamy etapem jednonazwowym, czyli jedna nazwa osobowa dla jednej osoby. Tak ludzie nazywali się w XI, pewnie też w XII wieku. I por isso esse período, quando as pessoas só, quando nomes das pessoas eram compostas somente por uma palavra, chamamos de um período de uma palavra só, tá? E seria um período provavelmente no século 11 e 12. O que aconteceu? Eu acho que a professora Eva saiu da internet. Não sei se ela saiu por acaso, talvez da transmissão, isso às vezes pode acontecer. Vamos aguardar minutinho, espero que ela já volta. Espero que não tenhamos problemas com internet. Talvez tenhamos já algumas perguntas para mim. Ah, voltou. Eu já estou. Dobrze. Przepraszam najmocniej, nie wiem, co się stało. No to nie sabia, co się mas já está de volta. Takim następnym etapem w historii polskiej antroponimii jest już etap dwunazwowy, czyli każdy człowiek ma dwie nazwy osobowe. O próximo período já é período de duas palavras, de dois vocábulos que descrevem a pessoa. Então, a pessoa vai ter duas palavras que a descrevem. Tak, od XIII, też w XIV wieku Polacy używali w celach identyfikacji dwóch elementów. Tak robili jednak raczej, tak robiły wyższe warstwy społeczne, rycerstwo, szlachta, ponieważ niższe warstwy społeczne, jak chłopi, identyfikowali się raczej przy pomocy jednej nazwy osobowej. Tam isso foi no século XIII, tam jest século XIV, porém, as pessoas que eram chamadas com nome e sobrenome, digamos assim, eram as pessoas que estavam mais alto na hierarquia social. Então eram os cavaleiros, a nobreza e os camponeses continuavam com um nome só. I w celu tej dokładniejszej identyfikacji używano nie tylko imienia, ale także dodatkowych określeń. One mogły informować o tym, o człowieku, o tym, kim on był. Na przykład, czy im jest dzieckiem, czy im jest bratem, skąd pochodzi, czym się zajmuje. Então, essa segunda palavra, ela dava mais informação sobre quem era a pessoa, determinava com mais exatidão de quem se trata, cujo filho é essa pessoa, se é irmão de alguém, de onde vem, ou o que faz, qual é a sua profissão. Tak jak pokazują to przykłady, Jakub, syn Racibora, na przykład Dzierży Kraj, bardzo stare imię, brat Ostasza, Przedbor z Mazowsza, Edzik z Czarnej Wsi, Mateusz z Brodnicy, albo Mikołaj Archidiakon Krakowski, tutaj imię w wersji Mikoł, Strzeszak Piwowar, czyli taki rzemieślnik produkujący piwo, czy Maciej Kołodziej, to jest rzemieślnik produkujący koła do wozu. Então, aqui na primeira linha, a professora mencionou Jakub syn Racibora, que seria Jacó, filho do Racibor, Dzierży Kraj, brat Ostasza, então Dzierży Kraj, o nome bem antigo, irmão do Ostasz. Depois temos os nomes de onde vem, então tem Przedbor de Mazowsze, Edik de Czarna, são os nomes próprios, seriam Vilarejo Preto e assim por diante, e também os nomes referentes às profissões, Mikol, não sei como se chama,
Não sei, realmente. Uma pessoa importante da igreja de Cracóvia. Streszak Piwowar seria Streszak cervejeiro, a pessoa que faz cerveja. Maciej Kołodziej, Kołodziej é o quem faz carroça, de koło. Quem sabe polonês, koło é roda, Kołodziej quem faz carroças. I te informacje charakteryzowały osobę, mówiły coś o niej, ale też identyfikowały. Inni wiedzieli, o kogo chodzi. Essas informações elas falavam, elas descreviam a pessoa de alguma maneira, mas também identificavam a pessoa, para que os outros saibam de quem se trata. Czasami też to były takie dłuższe identyfikacje. Tomasz, syn Pietrka z Wrocławia, Idzik z Sieradza, Gotartowic. Ta struktura Gotartowic to znaczy syn Gotarta. Às vezes essas construções eram mais longas, compridas, não eram só de duas palavras. Nós temos o Tomasz, filho do Pietrek de Wrocław. Idzik de Sieradz, filho de Gotart. Czasami też pewne dodatkowe informacje pojawiały się po określeniu zwany, czasami też pisanym po łacinie dictus. Na przykład Stanisław zwany Ostrożko. Kiedy tak identyfikowano człowieka, to już sugerowało, że Ostrożko jest takim pierwotnym przezwiskiem. Cała wioska, społeczność wie, że ten człowiek tak się nazywa. A kiedy to przezwisko przechodziło na dzieci i żonę, stawało się już takim nazwiskiem w rozumieniu współczesnym. Às vezes essas informações adicionais, elas apareciam depois da palavra zwany, que seria chamado, chamado de algo. Às vezes escrito em latim dictus. Por exemplo, aqui Stanisław, chamado de Ostrożko. Então, esse nome seria mais tipo de apelido, algo que as pessoas do vilarejo sempre usavam, por exemplo, era apelido dessa pessoa. Porém, quando esse apelido passava para os filhos, passava para a esposa e depois para os filhos, ele se tornava sobrenome. Pani Ewo, mamy prośbę, jeżeli by było możliwe dać większy zoom. Tak, oczywiście. Proszę osoby, żeby to było lepiej widoczne. Dziękuję bardzo. O, może przesadziłam. Czy tak jest lepiej? Może w ten sposób. Mm-hmm. Kolejnym etapem, takim dwunazwowym, jest już etap imię plus nazwisko. Tak identyfikują się Polacy w XV, w XVI, w XVII wieku i później, aż do dzisiaj. O primeiro período é período quando já podemos dizer que temos nomes e sobrenomes. Eu estou escutando eco. Vocês também estão escutando eco? Takie identyfikacje w zasadzie pojawiły Przepraszam, sekundkę, przepraszam, Pani Ewo, bo ja słyszałam swoje własne echo, nie wiedziałam, czy nie ma problemu, ale chyba już nie. Então, esse segundo período começou no século XV Até hoje, na verdade, estamos nesse segundo período, quando temos nomes e sobrenomes. Tak, takie identyfikacje pojawiały się już pewnie w XIV wieku. Polacy po prostu zaczęli nosić nazwiska. I ciekawe jest, skąd one powstały. Bo powstały z tych dawnych określeń dodatkowych. Quando as pessoas começaram a ter sobrenomes, que era já na segunda metade do século XIV, é interessante perceber que esses sobrenomes, eles vinham justamente dessas informações adicionais, dessas descrições que existiam nos períodos anteriores, no período anterior. To były na przykład informacje określające miejsce, z którego dana osoba pochodziła albo je posiadała. Najpierw może wieś, ziemia, majątek, którą dana osoba posiadała. Informações que informavam de onde a pessoa vinha ou onde ela tinha uma propriedade, terra.
Na przykład Świętopełk to imię de Grabowo, de łacińskie, ale po polsku z Grabowa. Taka identyfikacja miała już postać Świętopełk Grabowski. Jan z Sokołowa, Jan Sokołowski. Michał z Lewandowa, Michał Lewandowski. Sufiks ski tworzył przymiotnik, czyj jest, czyje jest to miejsce, czyja jest ta wieś, informował o posiadaniu. Aqui vocês veem justamente essa transformação da informação antiga, como temos Świętopełk, que é o nome da pessoa, de Grabowo, de onde, e ele se torna Świętopełk Grabowski, a partir com a ajuda desse sufixo, que faz com que Grabowo se torne um adjetivo possessivo, que indica que essa pessoa possuía o vilarejo, possuía terra no Grabowo, possuía uma propriedade. E assim também aconteceu com outros dois nomes que a professora mencionou, com Sokołowski e com Lewandowski. I dalsze przykłady, na przykład Kazimierz z Grzymisławic, to był Kazimierz Grzymisławicki. Tutaj zachodziły pewne uproszczenia i sufiks ski miał też wariant ski. Mikołaj z Koszut był Mikołajem Koszuckim. Aqui são exemplos parecidos, porém vocês veem umas simplificações na escrita e também na pronúncia. Então, às vezes, esse sufixo podia ser ski, mas também às vezes aparecia no final ski. Jeżeli ktoś nosił nazwisko poznański, krakowski... Mamy pana od Libras. Możemy go... dodać do transmisji? Oczywiście. Mhm. Już jest. Para intérprete de Libras, tá? Bem-vindo, muito obrigado. Eu só vou falar para o intérprete uma coisa. A palestra ela é bilíngue, então a professora fala em polonês e eu traduzo para o português e naturalmente vocês vão interpretar a parte em português. Jeżeli ktoś właśnie nosił nazwisko typu poznański, krakowski, nie oznaczało to, że posiadał miasto Poznań czy Kraków, ale po prostu, że pochodził z tego miasta. Se alguém tinha o sobrenome Poznański, Krakowski, Częstochowski, naturalmente isso não significava que essa pessoa possuía essa cidade, que era dona da cidade, mas que vinha dessa cidade. São as cidades grandes, então naturalmente seria difícil alguém realmente ser dono da cidade. I te nazwiska, które zaprezentowałam, to są nazwiska odmiejscowe, bo powstały od nazwy miejsca. Zwykle mają zakończenia na ski, cki, też owski, ewski. W języku polskim one zachowują się jak przymiotniki, na przykład niebieski, elegancki. Tak samo się deklinują. O sobrenomes que acabei de apresentar, eles derivam dos nomes de locais. E tem as terminações ski, ski, owski, ewski, que são as mesmas terminações que os adjetivos poloneses têm. Por isso, eles se comportam como se fossem adjetivos comuns. Nazwiska wynosiła głównie szlachta, czyli ludzie zamożni, którzy posiadali ziemię. One się upowszechniły w wieku XV, ale w wiekach późniejszych inne warstwy społeczne też chciały mieć swoje nazwiska. Mieszczanie czy chłopi naśladowali to zachowanie. Esses sobrenomes com essas terminações que vinham, que derivavam dos locais, eram principalmente comuns entre a nobreza. Então, era justamente essa parte da sociedade que possuía a terra. E esses sobrenomes eram mais populares no século XV, mas depois outras camadas da sociedade também queriam ter um sobrenome bonito e igualmente as pessoas morando na cidade e os camponeses começaram a criar os seus sobrenomes, a ter sobrenomes. Tak powstały nazwiska wyrażające, czyim ktoś jest synem. One często miały taką formę na ic,
ik, ek, ak, czyk, albo też owicz, ewicz. To były tak zwane patronimika, czyli po prostu nazwy osobowe utworzone od nazwy ojca. E justamente essas pessoas de camadas mais baixas da sociedade começaram a ter sobrenomes que expressavam de quem eles eram filhos. E esses sobrenomes tinham outras terminações, que eram itz, itz, ik, ek, ak, czyk, eventualmente owicz, ewicz, e esses eram patrônimos. Então, os nomes próprios criados a partir do nome do pai. Tutaj prezentuję Państwu przykłady. Jest ich wiele. Na przykład Szawłowic to syn Szawła. Szaweł to jest imię ojca. Trojanowic, syn Trojana, gdzie Trojan to pewnie nazwisko albo przezwisko ojca. Różne nazwiska typu Pietrzyc, Pietrzyc, Pietrzyk, Pietrzak to jest syn Pietra. Pietr to dawniej także Piotr, a więc mamy znowu imię ojca. Woźniak, woźnik, syn woźnego. Woźny to nazwisko albo może zawód ojca. Bartosik, Bartosiak, Bartoszek, ale też pewnie Bartoszewicz to po prostu syn Bartosza. Tylmanowicz, syn Tylmana. Mamy tu nazwisko ojca. Tutaj Jakubowicz, syn Jakuba, Jakub znowu imię ojca. I analogicznie dalej, Michałowicz, syn Michała. Liczne z tych nazwisk też odnosiły się do pewnych zawodów, funkcji społecznych, zwłaszcza w środowisku miejskim. Na przykład wójcik to syn wójta. Ratajczyk, syn Rataja. Wójt, rataj to były takie funkcje, urzędy miejskie. Te miejskie nazwiska, patronimika, też odnosiły się do rzemieślników wykonujących różne zawody. Gontarczyk, syn gontarza, Kaczmarek, syn karczmarza, Kołodziejczyk, który już był, syn kołodzieja, czy Bednarczyk, syn bednarza. Então, aqui, esse tipo de sobrenome, essa maneira de criar sobrenome, como falamos, ela se referia ao pai, por exemplo, como temos o primeiro exemplo, que é o filho do Chavel. Podia ser também o sobrenome do pai. Então, Trojanowicz seria o filho do Trojan. Trojan era provavelmente sobrenome ou apelido do pai. Aqui temos Pietrzyk, que é um sobrenome bastante comum também na Polônia, syn Pietra. Pietr é igual Piotr. Então, de novo, trata-se de nome do pai. No próximo exemplo, não sabemos se trata-se do sobrenome do pai ou da profissão dele, porque a profissão woźny significa zelador também. De novo, temos Bartosz, nome do pai. Aqui são nomes, e depois com Wójcik começa uma formação a partir da profissão do pai. Wójcik seria filho do prefeito do vilarejo. Tá? Wójt seria o prefeito do vilarejo. Ratajczyk, Gontarczyk são os filhos, Rataj e Gontarz são funções dentro da cidade que as pessoas ocupavam. Então, o sobrenome da pessoa identificava a profissão dentro da cidade do pai. Gontarz era uma pessoa que fazia telhados. Então, Gontarczyk era filho da pessoa que fazia telhados. Karczmarz é dono de uma pousada. Então, Kaczmarek era o filho do dono da pousada. Kołodziejczyk seria o filho da pessoa, do homem que fazia carroças. E Bednarczyk seria o filho de Bednarz. Bednarz era a pessoa que fazia barril. To nie wszystkie jeszcze polskie nazwiska. Chłopi nosili bardzo często nazwiska równe takim normalnym wyrazom pospolitym. Na przykład Jan Chlebek, Michał Brudny, Piotr Kozioł, Andrzej Głowa, Maciej Noga. I w szczególności właśnie w tych niższych warstwach społecznych powstały nazwiska zwane charakteryzującymi, czyli takie informujące o
o tym, jaki ktoś jest, jaką ma cechę fizyczną, psychiczną, albo jakim prostym zajęciem się zajmuje. Os camponeses muitas vezes tinham sobrenomes que eram palavras, palavras comuns. Como aqui temos Jan Chlebek, que seria Jan Pãozinho. Michał Brudny, Michał Sujo. Piotr Kozioł, Piotr Bodzi. Andrzej Głowa, Andrzej Cabeça. Maciej Noga, Maciej Perna. E principalmente nesse grupo social apareciam esses nomes, sobrenomes que caracterizavam as pessoas, que descreviam, que enfatizavam alguma característica física ou psíquica da pessoa que usava esse sobrenome, ou uma atividade com a qual ela se ocupava. I są tu dalsze przykłady, na przykład mały, bo był niskiego wzrostu, gruby, bo był po prostu gruby, wesołek, to być może osoba, która była wesoła, milczek, nie lubił dużo mówić, milczał, noga, trudno tutaj powiedzieć, ale może charakterystycznym elementem wyglądu tej osoby była noga. Może była chora, może ktoś kulał, może bardzo szybko chodził. Nie wiemy dlaczego, ale nazwano kogoś noga. Straszak to może ktoś, kto bał się wszystkiego albo z kolei sam straszył innych lub był po prostu straszny. Chudzik to na przykład człowiek, który był chudy. Gęba, tu znów charakterystyczny element wyglądu. Gęba to twarz, nasza buzia, a więc może ktoś miał bardzo charakterystyczną, chyba nieładną twarz, był może gadatliwy, albo może łakomy i dużo jadł. Trudno powiedzieć, świnka, ktoś, kto może zajmował się świniami, ale może też tak metaforycznie był brudny jak świnka, nie dbał o higienę, łysy, czyli nie miał włosów na głowie, był pewnie łysy. Stajenny, no to ktoś, kto pracował w stajni, stąd takie przezwisko i dalej nazwisko. Piwowar, ktoś, kto produkował piwo, właśnie taki rzemieślnik. Wiosło, to chyba też jakaś metafora, może ten człowiek pływał po rzece, czarny, a więc miał czarne włosy lub czarne oczy. Aqui temos mais exemplos desses sobrenomes que dizem alguma característica da pessoa. Por exemplo, tem o baixinho, o primeiro, mały, é uma pessoa que era baixa, a pessoa que era de estatura mais baixa. Gruby, seria o gordo, então a pessoa realmente que era mais gordinha. Wesołek, o alegre, o brincalhão, talvez. Milczek, o calado. Noga, aqui só podemos adivinhar o que tinha na perna da pessoa, porque a pessoa se chamaria assim, talvez estava com perna doente, atípica, talvez mancasse, ou andava muito rápido, podemos adivinhar. Straszak seria um assustador, um terrível. Então, talvez ele estava com medo de tudo, ou medroso, não sabemos. Ou dava medo para os outros, causava que os outros sentissem medo. Rudik, magrela. Gemba. Gemba é uma palavra pejorativa para o rosto. Então, provavelmente uma pessoa que tinha um rosto muito característico, talvez não muito bonito. Também podia ser uma pessoa que fala muito ou que muito que gosta de comer demais. Schwinka, um porquinho. Então, talvez a pessoa trabalhasse com porcos ou não era muito limpa, não gostava de tomar banho. Wesse, o careca, o calvo, a pessoa calva. Stajenne, que é uma profissão, o nome da profissão de pessoa que trabalha no estábulo, e depois também isso se tornava um sobrenome. Pivovar, ou quem faz cerveja, ou cervejeiro, que produz, acho que não quem bebe, mas talvez. Viosuo, aqui de novo, viosuo significa remo. Então, podemos só adivinhar que talvez a pessoa trabalhasse andando de barco, de remo no rio. Charne significa preto. Então, provavelmente a pessoa tinha cabelos pretos, olhos pretos. Takie właśnie nazwy osobowe dawne, one mogły
nazywać czy charakteryzować człowieka dosłownie lub metaforycznie. Właśnie bardzo często metafora była podstawą nazwania kogoś w jakiś sposób i nadania mu pewnego przezwiska, które później mogło stać się nazwiskiem. I tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, co było przyczyną tego pierwotnego aktu nazwania kogoś w określony sposób. Możemy tylko przypuszczać. E naturalmente esses nomes, eles se referiam às características das pessoas, às vezes de uma maneira literal e às vezes de uma maneira metafórica. Nunca vamos descobrir como eles realmente surgiram, por que a pessoa se chamava dessa maneira ou não de outra maneira. É uma questão bastante difícil para definir. Dzisiejsze nazwiska, ponieważ stały się dziedziczne, przechodziły z ojca na dzieci, obejmowano nim całe rodziny, one już nie mają żadnego znaczenia. Tego semantycznego znaczenia dzisiejsze nazwiska już nie mają. Hoje em dia, os sobrenomes na Polônia não têm mais esse significado descritivo, não descrevem mais pessoas, porque são hereditários, passam de pai para o filho, de filha para o filho, e assim por diante. Então, não vamos descobrir mais as características das pessoas por trás deles. Tak samo typowe sufiksy tworzące nazwiska, jak ek, ik, owicz, ale też ski, w pewnym momencie nie wyrażały już właściwej sobie informacji. Po prostu służyły tworzeniu kolejnych nazwisk. Mesmo esses sufixos típicos, ek, ik, ski, owicz, a partir de certo momento elas não tinham mais esse significado específico, eram simplesmente usados para criar novos sobrenomes. Então, ski não significava que algo pertencia a alguém, por exemplo. I teraz prezentuję Państwu listę współczesnych najczęstszych polskich nazwisk. Co roku ta lista jest aktualizowana, pochodzi ona z rejestrów rządowych, z serwisu Rzeczpospolitej Polskiej. Można to sprawdzić w internecie, klikając na ten link. No i aqui tem uma lista dos nomes mais comuns atualmente na Polônia. Naturalmente essa lista muda. Ela vem de registros da República da Polônia. Aqui tem um link onde se pode encontrar essa lista. Tak, najwięcej Polaków to nie bardzo się zmienia w ciągu lat, ale zasadniczo. Najwięcej Polaków nosi nazwisko Nowak, Kowalski, Wiśniewski, Wójcik, Kowalczyk, Kamiński, Lewandowski, Zieliński, Szymański, Woźniak, Dąbrowski, Kozłowski, Mazur, Jankowski, Kwiatkowski, Wojciechowski, Krawczyk, Kaczmarek, Piotrowski, Grabowski, Zając, Pawłowski, Król, Michalski, Wróbel, Wieczorek, Jabłoński i wiele, wiele innych. Então, esses são os sobrenomes que a professora leu. Eu acho que elas são da ordem mesmo, o Novak seria o mais frequente. One são w kolejności te nazwiska od najbardziej Od najbardziej popularnego, a coraz mniej popularne, aczkolwiek to i tak jest lista tych topowych. Então, essa lista, ela tá organizada pela frequência. Então, Novak, Kowalski seriam os mais comuns, continuam. Spoglądając na te nazwiska, widzimy tak, które sufiksy, które struktury nazwiskowe były najbardziej produktywne. Jest to z pewnością nazwisko na ski. Olhando nessa lista, conseguimos perceber quais sufixos eram os mais produtivos. E percebemos que o ski, com certeza, é esse sufixo mais produtivo na língua polonesa na criação dos sobrenomes. I dlaczego tak jest? Dlaczego system, polski system antroponimiczny pokazuje to? Od dawna w Polakach, od wieków istnieje takie przeświadczenie, że nazwisko na ski jest może lepsze, ładniejsze, bardziej wartościowe. Por que assim? Porque esse ski é tão comum. Tem uma convicção entre os poloneses, já faz muito tempo que os sobrenomes que acabam com esse sufixo são melhores, soam melhor, tem um valor maior.
Wyjaśnienia tego można szukać chociażby w tym, że te nazwiska kojarzą się z dawną warstwą posiadającą, czyli ze szlachtą, która miała ziemię, miała majątki. I w dawnych już wiekach wszyscy ludzie chcieli mieć nazwisko na ski. Dlatego już w XVIII, może nawet wcześniej wieku, polscy mieszczanie i rzemieślnicy w miastach, a nawet chłopi na wsiach zaczęli formować swoje wcześniejsze nazwiska, zmieniając je na ski. I tak na przykład kołodziej zaczął się nazywać kołodziejski, wójt pójciński, fornal, fornalski, wiosło właśnie wiosłowski, piórko piórkowski, kwiatek kwiatkowski, baran barański, krzew krzewiński, śliwa śliwiński, Michał michalski czy Janko zaczął nazywać się Jankowski. Było to możliwe, ponieważ nazwiska nie miały regulacji prawnej, funkcjonowały tylko na zasadzie zwyczaju. Então esse sufixo ski ele provavelmente foi tão e continua sendo o preferido, pois antigamente foi justamente essa camada de sociedade mais alta, as pessoas, a nobreza, as pessoas que tinham propriedades, que carregavam esse tipo de sobrenome. Por isso, depois, a partir do século XVIII, os moradores das cidades, os artesãos, os camponeses, começaram a adicionar aos seus sobrenomes esse sufixo. E aqui a professora leu os exemplos dos sobrenomes mudados. O nome antigo, que significava a pessoa que fazia carroça, ganhava o ski e soava muito mais nobre. E a professora aqui adicionou que isso era possível, pois não existia um registro oficial de sobrenomes. As pessoas tinham certa liberdade em criar e recriar suas sobrenomes, os seus sobrenomes. Uhum. Tak, te nazwiska nie pokazują już, jakby nie pochodzą od nazwy miejscowej, tak? Tylko od właśnie bardzo różnych podstaw, tych nazw zawodów, takich przezwisk typu kwiatek, piórko, baran. Fornal to na przykład robotnik pracujący gdzieś w gospodarstwie rolnym, no a także od imion. Mm-hmm. I aqui vemos que como antes o ski era usado só para se referir de onde a pessoa vinha ou onde ela possuía alguma terra, agora já não é assim. Agora temos justamente os nomes de profissões. O fornal é um operário simples, rural, que agora ganhou essa terminação ski, sugerindo que é algo mais nobre. Temos as palavras que eram apelidos, como kwiatek, que é florzinha, śliwa, que é ameixa, e de repente eles também ganharam esse ski como se fossem indicando local, mas na verdade não indicavam mais local, mas tinham essa função de fazer com que o sobrenome soasse mais nobre. Teraz zaprezentuję Państwu, ponieważ polskie nazwiska to nie tylko nazwiska na ski, może, o właśnie, jeszcze tylko wrócę do pewnej kwestii związanej ze ski, najmocniej przepraszam, kojarzenie tych nazwisk na ski z pochodzeniem polskim jako powszechny taki zwyczaj za granicą. Myślę, że to ski na całym świecie jest identyfikowane jako typowe polskie nazwisko, bo właśnie Polański, Lewandowski, Krasiński, Skłodowska, Paderewski, słysząc takie nazwisko, ludzie w świecie postrzegają od razu tę osobę jako Polaka czy Polkę, bądź mającą polskie pochodzenie. Então, realmente, essa terminação ski, ela se tornou quase algo pelo que é muito fácil reconhecer fora, no exterior, uma pessoa que vem da Polônia, que tem sobrenomes de pessoas importantes polonesas, que tem essa terminação com ski. Normalmente, a gente reconhece, realmente, quando a gente vê um sobrenome de pessoa que a gente nem conhece, vendo essa terminação a gente já supõe que ela é polonesa ou tem ascendência polonesa. Jednak tworzenie tych polskich nazwisk to nie tylko sufiks ski.
Tak naprawdę jest wiele, mnóstwo zakończeń form nazwiskowych. Tutaj może tylko je krótko zaprezentuję, nie będę wszystkich czytać. Polskie nazwiska mogą mieć bardzo różne zakończenia. Myślę, że najwięcej takich wariantów tworzą popularne imiona, czyli nazwiska od imion, na przykład Jan, Paweł, Daniel, Stanisław, tutaj także formy skrócone, takie jak Stach, Stasz, Stan, czy nawet Staś. Tylko prezentuję, jak bardzo dynamiczny jest to proces, jak wiele nazwisk może powstawać. No, a pesar de sua popularidade dos sobrenomes com a terminação -ski, essa não é a única terminação e não é o único jeito de criar sobrenomes. Aqui a professora apresenta uma lista de sobrenomes que vêm, que são criados a partir dos nomes, dos primeiros nomes, e vemos muitas terminações possíveis. Então, essa ski, ela realmente talvez seja mais popular, mais reconhecível, mas tem bem mais possibilidades. E agora a gente vai trocar isso. Agora o professor Luiz vai traduzir. Tá, przejdę teraz może króciutko do imion. Pokażę Państwu jeszcze imiona. Jakie imiona nosili kiedyś Polacy, bo mówiliśmy dotąd tylko o nazwiskach. Eu vou apresentar agora os senhores os nomes, porque até esse momento nós falamos exclusivamente dos sobrenomes. Pamiętać warto, że imię przecież jest starsze niż nazwisko. Zawsze było obecne we wszystkich kulturach świata i tak naprawdę to jest pierwszy element identyfikacji człowieka. O nome é mais antigo que o sobrenome. Ele provavelmente esteve presente em todas as culturas anteriormente e é o elemento central da identificação dos nomes das pessoas. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytania, jakie imiona dawniej nosili Polacy, to jest kilka źródeł takich imion. Se nós quiséssemos responder à pergunta de onde vieram os sobrenomes antigos dos poloneses, há muitas fontes possíveis. Na pewno takim bardzo ciekawym, taką pierwszą warstwą polskich imion są tradycyjne, dawne imiona słowiańskie. Provavelmente uma fonte muito interessante desses nomes antigos dos poloneses são os nomes tradicionais ou típicos dos eslavos. Tak, one pochodzą z czasów pogańskich, przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Polaków, no, czyli najpewniej X wiek. Wywodzą się z języka właśnie prasłowiańskiego i ich etymologia jest bardzo ciekawa, bo zwykle składają się z dwóch słów, które wyrażają jakieś życzenie dla dziecka albo jakieś takie magiczne zaklęcie, które ma chronić dziecko przed demonami. Esses nomes eslavos, eles vêm do tempo do paganismo, quer dizer, do tempo de antes de os poloneses haverem sido convertidos para o cristianismo, o que ocorreu no século X. E a etimologia deles é bastante interessante, porque vem da língua proto-eslava, e esses nomes, eles se compõem de duas palavras que vão representar um desejo para essa criança que vai receber o nome, ou então uma proteção mágica para essa criança contra determinados demônios. Teraz może pokażę kilka takich imion życzących, będących życzeniem dla dziecka. Tutaj musielibyśmy znać język prasłowiański, podstawy, etymologię tego języka, ale może kilka przykładów. Na przykład dzierży plus kraj, to znaczy, aby ktoś dobrze rządził krajem. Dzierżyć, to znaczy trzymać, rządzić. Na przykład bronić plus sława i stąd mamy imię Bronisław. To jest takie życzenie dla dziecka, niech broni sławy. Na przykład sław i mir, ten element dają imię Sławomir, czyli niech on w przyszłości sławi mir, czyli pokój, też może niech będzie sławny na cały świat, ponieważ to mir mogło też oznaczać świat. Na przykład lub plus mir, Lubomir, niech też lubi, miłuje, niech kocha pokój. Może te przykłady. A professora, então, ela traz alguns exemplos desses nomes que têm a sua origem, a sua etimologia na língua proto-eslava.
Ela diz também que para nós entendermos esses nomes, a gente precisaria conhecer as bases do processo de etimologia do proto-eslavo e também um pouquinho dessa língua. E ela traz alguns exemplos, então. Dirgikrai, que é um nome muito antigo, significa algo como que essa criança, ela governe o país, ela tem a propriedade do país. O segundo nome, Bronislav, significa algo como que proteja a glória. O terceiro nome, Suavomir, que ele seja famoso pela paz, ou que ele seja famoso em todo o mundo. Lubomir, que ele ame a paz, porque essa palavra mir, ela poderia significar tanto paz quanto mundo. Tak, i dalsze przykłady analogiczne. Sobiesław, niech może przyniesie sławę, sobie Wojsław, niech będzie sławnym wojownikiem, bo Woj to wojownik. Stanisław, a więc stanie się sławny, niech się stanie sławny. Drogomir, no właśnie niech mu będzie drogi pokój, możemy to być może tak rozumieć. Brat mił, na przykład, niech będzie miły dla swojego brata. I ela também traz esses outros exemplos que eles são análogos. Então nós vamos ter o caso do Wojsław, que significaria algo que essa criança seja um guerreiro famoso. Stanisław, que essa pessoa se torne famosa. Drogomir, que ele tenha apreço pela paz, ou Bratomil, que ele seja gentil com o seu irmão. Analogicznie imiona takie tworzono dla kobiet, na przykład Dobra plus Sława, Dobrosława, niech ona ma też dobrą sławę. E de modo análogo, a gente pode criar os nomes para as mulheres, então temos ali Dobra, Sława, que significa algo como que ela tenha a boa fama. I wraz z rozwojem religii chrześcijańskiej te słowiańskie imiona wciąż były popularne na ziemiach polskich i one miały czasem w swojej budowie już element Bóg, na przykład Bogumił, czyli niech będzie miły Bogu, Bogusław, niech sławi Boga, Boguchwał, niech chwali Boga. Analogicznie kobiece imiona Bogumiła, na przykład Boguchwała, Bogusława. I com o desenvolvimento da religião cristã naquelas terras, os nomes de duas partes, que eram tradicionais dos povos eslavos, eles passaram a ter a palavra Bog, que significa Deus, também na sua construção. Então nós temos como exemplo ali, que a professora traz, Bogumil, que ele seja agradável ou gentil a Deus, Bogusław, que ele honre Deus, Boguchwał, que ele traga glória a Deus, e da mesma forma surgiram os nomes femininos, como Bogumil, a Boguchwała, a Bogusława. Tak, w całym okresie później staropolskim, już od X do XV wieku, te imiona cały czas tradycyjne, słowiańskie były obecne, ale w związku z tym, że na ziemiach polskich rozwijało się chrześcijaństwo, wystąpiły w Polsce też inne imiona. No século, lá no período do polonês antigo, no século X que se inicia, por causa do desenvolvimento do cristianismo, passaram a surgir também os nomes que tinham relação com o cristianismo, os textos bíblicos, embora os sobrenomes, os nomes eslavos, eles continuassem presentes. To były imiona biblijne ze Starego czy Nowego Testamentu, jak Abraham, Adam, Benjamin, Daniel, Dawid, Jonasz, Jakub, Samuel, Tobiasz i tak dalej. Podobnie z Nowego Testamentu Jan, Szymon, Tadeusz, Filip, Piotr, Andrzej, Tomasz i te, które Państwo widzą, ale także nie tylko biblijne, lecz również imiona świętych i tych świętych starożytnych, wczesnochrześcijańskich i późniejszych, średniowiecznych, no właśnie. Bom, e esses nomes, então, eles tinham relação com as personagens do Antigo Testamento, como Abraham, Adam, Benjamim, etc. Do Novo Testamento, da mesma maneira. Então, nós vamos ter o Jan, Shimon, Tadeusz, Filip, Piotr, e assim sucessivamente. Mas não apenas haviam os nomes de origem bíblica, também havia os nomes relacionados com os santos do cristianismo antigo,
os santos dos outros períodos também, como da Idade Média. Então, nós vamos ter ali vários nomes de santos desses vários períodos. Żeńskie imiona biblijne również. I te ze Starego i Nowego Testamentu, Ewa, Judyta, Zuzanna, Sara, ale także Elżbieta, Magdalena, Maria, Anna, Weronika, Marta, ale także popularne stały się żeńskie imiona świętych kobiet, jak Katarzyna, Małgorzata, Helena, Antonia, Justyna, w późniejszych czasach także Łucja, Urszula, Jadwiga, Brygida. De forma semelhante havia os nomes femininos do Antigo e do Novo Testamento. Então a professora traz Eva, Judita, Susana, Sara, Elisbeta, Magdalena, Maria, Salomé, Ana, Veronica, Marta. E também havia os nomes femininos das mulheres santas, como Bárbara, Catarina, Malgojata, Helena, Antônia, Justina, Clara, Constância. E mais tardiamente passaram a se tornar comuns nomes como Łucja, Urszula, Teodora, Jadwiga, Brygida i Jolanta. Ta popularność imion świętych Kościoła katolickiego rosła zwłaszcza w XVI wieku w związku z takimi zaleceniami Kościoła, aby nie nadawać dzieciom imion słowiańskich, ponieważ uważano je za pogańskie, niechrześcijańskie, ale aby nadawać dzieciom imiona świętych katolickich, świętych chrześcijańskich. Esses nomes de santos, eles passaram a ser muito comuns após o século XVI, porque a Igreja Católica, ela passou a sugerir às pessoas que dessem não os nomes eslavos aos seus filhos, mas os nomes dos santos católicos, porque os nomes eslavos estavam associados ao paganismo, ou seja, não eram os nomes cristãos. I w ten sposób te słowiańskie imiona dwuczłonowe w pewnym sensie w dużej mierze zniknęły z języka polskiego. Dzisiaj nadal są nadawane dzieciom, na przykład Kazimierz, Stanisław, Wojciech, no ale już nie są tymi najpopularniejszymi. I por conta disso, hoje em dia os nomes eslavos de duas partes, eles não são os mais populares. Embora existam alguns nomes eslavos que ainda sejam populares hoje em dia, como Kazimierz, a professora traz outro exemplo, mas a maior parte desses nomes, elas já não são tão populares quanto foram em algum momento. Zaprezentuję Państwu tak dla przykładu, jakie imiona dziś wybierają Polacy, czyli przeskoczymy zupełnie do współczesności. Ranking najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom i chłopcom, tu jest akurat z roku 2018, jednak nieznacznie się on zmienił. Również z rządowych statystyk można te dane obserwować. No więc to są imiona dla dziewczynek. Agora a professora traz uma tabela em que se pode encontrar os nomes mais populares dados às crianças, às meninas, no ano 2018. Esses nomes, eles podem ser encontrados no site do governo, no site do censo polonês, onde tem os dados todos ali. E são esses os nomes mais comuns, né? Como se pode ver na tabela. I analogicznie takie imiona najbardziej popularne w Polsce dla małych dzieci, które dopiero się urodziły, to też z 2018 roku imiona męskie. I também a professora traz o exemplo dos nomes que são dados aos meninos que nasceram em 2018, os nomes mais comuns. Ela também menciona que essas listas elas não mudaram muito de 2018 para agora. To są nie jedyne imiona. Coraz częściej dzieciom nadaje się na przykład takie imiona nieco różniące się od tradycyjnych, jak Maja, Oliwia, Klaudia, Nadia, Vanessa, chłopcom na przykład Nicolas, Brian czy Alan. I atualmente também tem alguns, estão sendo dados nomes para as crianças que eles são diferentes desses nomes tradicionais, né? Como por exemplo Maja, Oliwia, Klaudia, Nadia i Vanessa para meninas. I Nicolas, Brian i Alan para meninos. Dobrze, to tyle na temat polskich imion. Czy możemy sobie pozwolić na tę część o odmianie imion i nazwisk? Czy może przejdziemy do dyskusji?
Agora, a professora pergunta, bom, já falamos muito sobre os nomes e sobrenomes poloneses, e agora podemos abrir para discussão, ou então nós falamos sobre a declinação dos nomes e sobrenomes na língua polonesa? Bardziej pytanie do pani Alicji. Trata-se da pergunta mais para a professora Alicja. Eu acho que os participantes podem responder, os que estão assistindo. Se você tem interesse na questão da declinação, você preferiria passar para as perguntas. Pani, powiedziałam, że zostawiam... Tak, zrozumiałam. Tak, tak, tak. Chętnie pokażę jeszcze te podstawowe informacje dla Państwa związane z deklinacją, bo to jest też ciekawy aspekt funkcjonowania polskich imion i nazwisk, ale jeżeli nie mamy czasu i jest teraz już czas na dyskusję, to możemy w tym miejscu zakończyć. Jak pani uważa? Aqui temos opiniões divididas, então eu acho que podemos falar um pouquinho sobre a declinação e depois passar para as perguntas. Jak pani widzi, jest podzielone są zdania, więc myślę, że trochę o tej deklinacji możemy powiedzieć, a potem przejść do dyskusji. To ja szybciutko, tak, postaram się to pokazać. Ważnym takim aspektem jest deklinacja imion i nazwisk, ponieważ we współczesnej polszczyźnie wśród Polaków zauważa się, że ludzie przestają odmieniać nazwiska. Agora quero apresentar algumas regras básicas da declinação dos nomes e sobrenomes e também falar sobre a questão de por que os poloneses atualmente entendem que os seus sobrenomes estão deixando de ser declinados. I o ile odmiana imion jest zupełnie naturalnym procesem, nie mamy z tym problemu, polskie imiona odmieniają się, prawda? To jest Piotr, Jacek, Marcin, nie ma Piotra, Jacka, Marcina, nie wiem, widzę Piotra, Jacka, Marcina, idę na spacer z Piotrem, Jackiem, Marcinem, tak samo kobiece imiona, to jest Anna, Beata, Maria, ale na przykład myślę o Annie, Beacie, Marii, o tyle nie zawsze odmieniamy polskie nazwiska. Então, os nomes, eles são comuns, eles são as palavras que a gente declina sempre. Então, a professora traz exemplos de que to jest Piotr, ale nie ma Piotra. E como um nome feminino, to jest Anna, nie ma Anny. Mas isso não acontece com sobrenomes, é um pouco diferente. Słownik języka polskiego i w ogóle zasady języka polskiego mówią wyraźnie, że powinniśmy deklinować nazwiska. Nieodmienianie nazwiska jest błędem. As gramáticas e os dicionários da língua polonesa, eles falam que os sobrenomes devem ser declinados e que não decliná-los constitui-se como erro. I kiedy nie wiemy dokładnie, jak odmienić polskie nazwisko, powinniśmy poszukać wyrazu pospolitego, podobnego do tego nazwiska, najlepiej z takim samym zakończeniem. I quando nós não sabemos como declinar um sobrenome polonês, o melhor a fazer é procurar uma palavra normal, especialmente uma que tenha a terminação parecida, e fazer o mesmo com o sobrenome. Z gramatycznego punktu widzenia wszystkie nazwiska polskie to są na przykład przymiotniki rodzaju męskiego i żeńskiego albo rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego. Przymiotniki to na przykład Wojciechowski odmienia się jak niebieski, niski, wąski. Kobieta Wojciechowska odmienia się jak niebieska, niska, wąska. Nowicki jak elegancki, nie wiem, nadolny jak wolny. Zatem powinniśmy deklinować nazwiska. To jest pan Nowicki, nie ma Nowickiego. Kupuję prezent komu? Panu Nowickiemu. Widzę pana Nowickiego, rozmawiam z panem Nowickim. I miejscownik, myślę o kim? O panu Nowickim. Do ponto de vista da gramática, o sobrenome polonês ele pode funcionar como um substantivo ou como um adjetivo. A professora aqui traz exemplo dos adjetivos. Então, nós vamos ter adjetivos do gênero masculino e do gênero feminino. Ela traz como exemplo Wojciechowski, que vai se declinar como Niebieski, como Niski, como Wąski, e Wojciechowska, que vai se declinar como Niebieska, como Niska e como Wąska. E depois ela traz os exemplos dessas palavras declinadas todas. To jest pan Nowicki, esse é o senhor Nowicki, e outro exemplo, nie ma pana Nowickiego. Não está aqui o senhor Nowicki. Tak jest.
Rzeczowniki, nazwiska takie rzeczownikowe, przypominające rzeczowniki rodzaju męskiego czy żeńskiego, nijakiego, też deklinujemy podobnie jak takie podobne wyrazy, na przykład milczek jak kubek, jak domek, jak młotek, staszak jak na przykład wieszak, borkowicz jak wczasowicz, dajmy na to, wójcik jak budzik, albo żeńskie broda jak woda. I to są przykłady deklinacji. Os sobrenomes também podem se comportar como os substantivos. E então eles podem ser do gênero masculino, do gênero feminino e do gênero neutro. E assim também vão se declinar. Então, Milchek vai se declinar de modo semelhante, por exemplo, a Kubek, ou a Domek, ou a Motek. Staszak vai se declinar como Wieszak. Borkowicz vai se declinar como, por exemplo, Wczasowicz. Wójcik vai se declinar, por exemplo, como Budzik. E a palavra broda, feminina, vai se declinar como se fosse woda. E agora mais os exemplos. Tá. Odmiana nazwisk rodzaju nijakiego jest trochę bardziej skomplikowana. A declinação dos pronomes do gênero neutro é pouco mais complicada. Chodzi tylko o to, że nazwiska na o poprzedzone miękką głoską, jak Gucio, odmieniają się jak nazwiska rodzaju męskiego. A więc Gucio nie odmienia się jak piwo, mleko, masło, tylko na przykład jak gość. To jest pan Gucio, nie ma pana Gucia, tak jak to jest gość, nie ma gościa. Os sobrenomes poloneses com a letra O, que sejam antecedidos por uma consoante branda, eles vão se declinar como sobrenome do gênero masculino. Por exemplo, o sobrenome Gucio, ele não vai se declinar como a palavra pivo, cerveja, que é do gênero neutro, mas como a palavra gość, que é hóspede, do gênero masculino. Então, to jest pan Gucio i nie ma pana Gucia. Assim como to jest gość i nie ma gościa. Tak, celownik też to pokazuje. Ufam Guciowi, tak? Przyglądam się gościowi. No właśnie. Profesora também quis trazer o exemplo do caso dativo, em polonês celownik. Eu ufam panu Guciowi, przyglądam się gościowi. Ele tem essa terminação característica owi. Nazwiska na O, które nie mają miękkiej głoski, odmieniają się jak nazwiska rodzaju żeńskiego. I na przykład nasze nazwisko Wiosło, które już było na wykładzie, nie odmienia się jak masło, ale jak na przykład szkoła. Może tak. Os sobrenomes do gênero que terminam com a letra O e não tem antes de si uma consoante branda, eles vão se declinar como sobrenomes do gênero feminino. Então, a palavra Wiosło, que já apareceu antes, ela não vai se declinar como Masło, que do gênero neutro significa manteiga, mas como Szkoła, que é a palavra do gênero feminino e significa escola. I to właśnie pokazuje również ten przykład. Nie ma pana Wiosły, a nie Wiosła, jak nie ma szkoły. Ufam panu Wiośle, a nie Wiosłowi, jak na przykład przyglądam się szkole. Widzę pana Wiosłę, a nie Wiosła, jak widzę szkołę i tak dalej. Então a professora traz os exemplos, né? A gente vai dizer nie ma pana Wiosły i não como era se esperar, nie ma pana Wiosła. Assim como a gente diz, nie ma szkoły. A gente vai dizer também, ufam panu Wiośle e não Wiosłowi. Assim como a gente diz, przyglądam się szkole. Tak, tak. Na szczęście nazwiska rodzaju niejakiego są rzadkie. Są rzadkie. Por sorte, os sobrenomes do gênero neutro são raros. Ale też prawdopodobnie z tego powodu Polacy mają tu pewne trudności i na przykład nie wiedzą, jak odmieniać, jak deklinować nazwisko znanego polskiego obecnie piosenkarza, który nazywa się Dawid Podsiadło. I por esse mesmo motivo, de que esses sobrenomes eles são mais raros, os poloneses muitas vezes não sabem como declinar o sobrenome. Esse tipo de sobrenome. Então, há esse cantor polonês recente, muito famoso, przepraszam, como é que se nazywa? Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło? Tak. I os poloneses não sabem como declinar esse sobrenome. Tak jest.
Inne męskie nazwiska na i, y, e odmieniają się jak przymiotniki. Na i to jest jasne, to jak ski, prawda? Ale też inne, na przykład Bazylii, a więc Bazylego, Bazylemu, Bazylim, czarny, czarnego, czarnemu i tak dalej. Bardzo rzadkie na e, jeżeli na przykład ktoś się nazywa Werle albo Umerle albo Jankę, no to Werlego, Umerlego, Jankego, tak? Werlemu, Werlego i tak dalej. Os sobrenomes masculinos em I, em Y ou E, eles, ou eles vão se declinar como o adjetivo. Então a gente vai ter Basili, Basilego, Verle, Verlego, embora os sobrenomes com E sejam mais raros, Charne, Charnego, e assim sucessivamente pelos demais casos de declinação. Tak, tutaj zachowujemy tylko to e, tak? Mówimy idę z werlem, a nie z werlim, no bo to e jest także w mianowniku. I no caso ali do idę z werlem, que é o narzędnik, o instrumental, a gente mantém o e, porque ele está presente lá no nominativo, no mianownik. Troszeczkę inaczej wygląda odmiana nazwisk kobiet. É um pouco diferente quando se trata da declinação dos sobrenomes das mulheres. Oczywiście odmieniają się nazwiska przymiotnikowe, o czym już mówiliśmy, a więc to jest Katarzyna Kowalska, nie ma Katarzyny Kowalskiej, myślę o Katarzynie Kowalskiej, czy też nie ma Zofii Nadolnej, widzę Zofię Nadolną, albo idę z Zofią Nadolną. Quando se trata dos sobrenomes que se comportam como adjetivos, a declinação ela é mais óbvia. Então nós vamos ter to jest Katarzyna Kowalska, ale nie ma Katarzyny Kowalskiej. E de modo análogo, to jest Zofia Nadolna e nie ma Zofii Nadolnej. E demais casos também. I nazwiska rzeczownikowe, czyli takie jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Jeżeli jakaś pani nazywa się Anna Malina, no to nie ma Anny Maliny, przyglądam się Annie Malinie, widzę Annę Malinę, idę z Anną Maliną, czy myślę o Annie Malinie. I quando os sobrenomes femininos são os adjetivos, então nós vamos ter também esse tipo de declinação. To jest Anna Malina i nie ma Anny Maliny. As terminações que são as mais ou menos esperadas. Przyglądam się Annie Malinie, widzę Annę Malinę, idę z Anną Maliną i myślę o Annie Malinie. W pozostałych sytuacjach nazwisko kobiety nie odmienia się. Jeżeli kobieta nosi nazwisko rzeczownik rodzaju męskiego, jak Nowak, jest ono nieodmienne. Spójrzmy, Iza, to jest Iza Nowak, nie ma Izy Nowak, widzę Izę Nowak, idę z Izą Nowak i tak dalej. Jeżeli rodzaju niejakiego, na przykład Gucio, czy wlazło, które, czy wiosło, które już było, też tutaj będzie nieodmienne. Gucio, 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 w każdym przypadku. Nos demais casos, os sobrenomes das mulheres, eles não mudam. Quando se for um substantivo masculino, por exemplo, to jest Iza Nowak, nie ma Izy Nowak, przyglądam się Izie Nowak, quer dizer, sobrenome Nowak vai se manter sempre o mesmo. E quando, de modo análogo, quando nós temos o sobrenome neutro, vai acontecer a mesma coisa. To jest Claudia Guccio, nie ma Claudia Guccio, przyglądam się Claudia Guccio, o Guccio não vai mudar. Tak. Też pewną może trudnością, choć niekoniecznie, mogą być nazwiska w liczbie mnogiej, ale też odmieniają się zgodnie z odmianą podobnych wyrazów. To znaczy przymiotnikowe, nowiccy, zawadcy, kowalscy odmieniają się jak przymiotnik męskoosobowy w liczbie mnogiej, na przykład eleganccy, niscy, wysocy. I no caso do numero plural, os sobrenomes vão se declinar como as palavras parecidas. Então, Nowicki, no plural, vai ser Nowiccy, assim como Elegancki fica Elegancy, Zawadcy vai ser, ou Zawadcki vai ser Zawadcy, assim como Niski é Niscy, no plural. Isso no caso dos adjetivos.
Nazwiska w Litwie mnogiej zawsze nazywają pary małżeńskie, na przykład państwo kowalscy, ale także członków rodziny, bracia kowalscy, czy kuzyni, kuzynowie kowalscy, wujkowie kowalscy, oni, tak? Kowalscy. Jeżeli są siostry, one, no to już jakie siostry kowalskie? Ale także całe rodziny, na przykład rodzina Kowalskich. Tutaj oczywiście jest dopełniacz. Rodzina czyja Kowalskich. I a gente vai usar os sobrenomes no plural com os casais. Então vai ser o casal Kowalscy, państwo Kowalscy, com membros da família, bracia Kowalscy, os irmãos Kowalski. E também para se referir a toda a família, a rodzina Kowalskich, a família dos Kowalski. E aí vai ser o caso dopełniacz, o caso genitivo, Kowalskich. Tak. Nazwiska rzeczownikowe, takie jak na przykład Nowak, Bośniak, Waszak, Staszak, Gucio, one w Litwie mnogiej mają końcówkę owie, a więc również państwo Nowakowie, bracia Nowakowie, ale siostry Nowak, bo to nie są oni, tylko one. Rodzina Nowaków. Znowu tutaj jest dopełniacz. Os sobrenomes que derivam, que são os substantivos, eles recebem no plural a terminação ovie. E eles vão se conjugar, ou vão se declinar, perdão, como se fosse a palavra panovia. Então nós vamos ter państwo Nowakowie, o casal Nowak, bracia Nowakowie, os irmãos Nowak. Porém, quando nós estivermos falando das irmãs, vai ser siostry Nowak, porque siostry, as irmãs, né? E rodzina Nowaków, a família dos Nowak, e novamente aqui nós vamos ter a presença do genitivo, do dopełniacz. Tak. No i to są wszystkie już informacje, które dla Państwa na dziś przygotowałam. Odmiana nazwisk to jest jeszcze dużo, dużo więcej informacji, no ale to może w przyszłości kiedyś Państwo je zgłębią. Polecam także znanych polskich youtuberów, którzy propagują w internecie wiedzę na temat imion i nazwisk. No i to są te linki, nie wiem, czy może przekażemy Państwu te prezentacje, można z nich skorzystać. E então, sobre o tema da declinação dos sobrenomes, ainda muitas e muitas e muitas informações, mas por hoje é isso, e talvez em alguma outra situação a gente possa se aprofundar mais nessa questão da declinação. E por último, professora, gostaria de sugerir alguns youtubers poloneses conhecidos que tratam ou propagam essa questão dos nomes e dos sobrenomes. Então, tem essa lista dos links, né? Dziękuję bardzo. To wszystko z mojej strony. Zachęcam do zadawania pytań. Muito obrigado. De minha parte, isso é tudo. E eu espero ansiosamente pelas perguntas. Muito obrigada, professora Eva. Bardzo dziękujemy, pani doktor. Eu estava dizendo que a professora falou que vai disponibilizar a apresentação e os links que estão nela. Então, depois, as pessoas que preencheram a lista de presença, eu vou mandar por e-mail essa apresentação para essas pessoas. Ja tylko powiedziałam, że pani... Pani powiedziała, że będzie mogła tę prezentację udostępnić wraz z linkami, które przed chwilą pokazały się na tak, ekranie. Tak, oczywiście. Ja chciałabym jeszcze dodać jeden komentarz ode mnie. No, najpierw po portugalsku, a później pani przetłumaczy. Só queria fazer um comentário referente a declinação dos nomes e sobrenomes, que eu vi uns comentários aqui no YouTube de, ai meu Deus, o que é isso? Que é complicado. Realmente isso não é simples, e para os poloneses também não é simples, o que a professora já falou, às vezes não é simples. E recentemente eu vi uma palestra da professora Halina Karas, da Universidade de Varsóvia, que se ocupa com nominalização dos nomes próprios, e não só dos nomes próprios na língua polonesa. E ela percebeu que cada vez mais os poloneses não declinam sobrenomes, principalmente. Principalmente nos textos jurídicos, nos textos escritos por médicos, os textos que aparecem na igreja, quando tem nomes de pessoas. E, inclusive, ela acha que isso também acontece com outros substantivos,
e que isso é um começo do fim, o começo do fim do sistema de dominação da língua polonesa, o que, claro que esse processo ele pode durar ainda centenas de anos, porém ela observou esse processo, então talvez para algumas pessoas que estão aprendendo língua polonesa, isso seja uma boa notícia. Ja tutaj skomentowałam badania profesor Haliny Kary z Uniwersytetu Warszawskiego, która bada nominalizację i nie tylko w nazwach, nie tylko w imionach i nazwiskach, ale również w ogóle w rzeczownikach zwykłych. I ostatnio właśnie widziałam jeden z jej wykładów, w których ona stwierdziła, że no to jest początek końca, że system fleksyjny języka polskiego, jeśli chodzi o przypadki, że jej się wydaje, że w pewnym momencie on rzeczywiście bardzo się już jest prostszy niż był, jeśli chodzi o użycie języka, ale że to się będzie posuwało. I powiedziałam, że być może to jest dobra wiadomość dla części osób uczących się języka polskiego. Języka polskiego, tak. Vamos passar para as perguntas. Myślę, że możemy teraz przejść do pytań. Temos muitas perguntas. Perguntas principalmente relacionadas com nomes específicos. Eu acho que talvez a gente não consiga falar de todos, mas vamos tentar falar pelo menos de uma parte delas. Mamy bardzo dużo pytań związanych z nazwiskami specyficznymi i spróbujemy, zaczniemy odpowiadać na te pytania. Na pewno nam się nie uda odpowiedzieć na wszystkie, no ale przynajmniej częściowo. Tutaj mamy, nawet po polsku pojawiło się pytanie, więc nie muszę go tłumaczyć, jak odmieniamy nazwisko Biesiada oraz o co pochodzi. Então, como se declina, agora tem que traduzir para português, como se declina o sobrenome Biesiada i gdzie ele vem? Chciałam odpowiedzieć na nie, tak? Tak, poprosiłam. Tak, tak jak powiem po polsku, skoro jest pytanie po polsku, tak jak mówiłam w wykładzie, jeżeli jest nazwisko żeńskie na A, no to tak się odmienia jak wyraz pospolity i to nazwisko z pewnością pochodzi od wyrazu pospolitego Biesiada właśnie. Então, como eu havia mencionado na palestra, se é o sobrenome feminino que é um substantivo e ele termina com A, ele vai se declinar como um substantivo normal. E, com certeza, o sobrenome Biesiada, ele veio da palavra Biesiada, justamente. E eu não sei como falar isso em português. Eu também não sei, mas uma festa bem grande, com muita comida, danças. Então, por exemplo, se a pessoa falar em polonês, a senhora Biesiada não está, będzie nie ma pani Biesiady. Tak, to vai ser como se fosse substantivo feminino. Jeżeli pan Biesiada, to oczywiście również nie ma pana Biesiady. Aqui é uma pergunta se sobisz, przepraszam po polsku, czy sobisz i sobisz, to jest, po prostu są różne pisownie tego samego nazwiska, czy to nazwisko coś oznaczasz konkretnego? Nie wiem. Mogę po polsku. Tak, oczywiście. Pisownia, nie wiem skąd wynika ta druga pisownia przez SCH. No, prawidłowa polska pisownia to jest ta pierwsza, Sobisz, przez SZ. Ta druga może wynika z jakichś wpływów niemieckich na przykład, czy jakiegoś zapisu w języku niemieckim. I myślę, że pochodzi od takiej podstawy sob prasłowiańskiej, starej, i takiego sufiksu isz, który tworzył imiona skrócone. Mogło to być imię na przykład Sobiesław, a w formie skróconej brzmiało Sobisz. A profesora, ela ficou surpresa com a dupla grafia, então a grafia correta polonesa seria Sobisz, a segunda grafia com SCH, provavelmente por influência do alemão, por alguma anotação em algum documento em alemão, e provavelmente esse sufixo ish, ele é uma forma de encurtar os nomes. Então, Sobiesław, ele passaria a ser Sobisz na sua forma mais curta. Tak intuicyjnie, myślę, że tak może. Professora disse que isso é intuitivo que ela pensa ser. Tutaj mamy następne pytanie dotyczące nazwiska, nazwisko Przybylski. Pani Karolina pyta, czy Przybylski coś oznacza?
To znaczy współcześnie żadne z tych nazwisk już niczego nie oznacza, ale w momencie, gdy kogoś kiedyś tak nazwano, no to z pewnością można szukać podstawy gdzieś na przykład w określeniu apelatywnym przybysz, czyli ktoś nowy, kto przybył na jakąś ziemię i później tę nazwę osobową przybysz pewnie zmieniono na takie bardziej ładnie brzmiące nazwisko przybylski. Bem, provavelmente esse sobrenome Przybylski, atualmente ele não diz muito aos poloneses, mas provavelmente, se a gente for buscar a etimologia, ele veio da palavra Przybysz, que era alguém que havia chegado recentemente, um recém-chegado na Terra, e com o passar do tempo passou a ganhar o sufixo ski e ser Przybylski. Que era essa mudança que a professora falou do ski, que se adicionava ski... Pro sobrenomi soa melior. Następne pytanie od Sylwii Barcz. Barcz? Prawdopodobnie Barszcz. Tak naprawdę pani pyta, czy to nazwisko jest polskie, czy ono mogło być kiedyś polskie. Tak? To na pewno była jakaś zmiana pisowni. Nie wiem, jak pani. To znaczy Bart jest na pewno też podstawą polską, chociażby takich imion jak Bartosz, Bartłomiej, ale także Bart to jest także człon germański, podstawa wielu germańskich imion, bo to jest tak też stara podstawa, że trudno to jednoznacznie zinterpretować. To mogło być polskie nazwisko, ale mogło też być jakieś germańskie. A resposta da professora dá conta de que Bart é um elemento característico de muitos nomes poloneses, como Bartłomiej, mas que também é um elemento característico de nomes germânicos. Então, ele pode tanto ser um nome polonês quanto um nome germânico. Następne pytanie, pan Bronisław Polakiewicz. Pan pyta, czy Polakiewicz to znaczy syn Polaka, czyli Polak? Tak, najprawdopodobniej tak. Właśnie tą pierwszą nazwą osobową była nazwa Polak, a jego syna nazwano Polakiewicz. Então a resposta mais curta é provavelmente sim, porque o antepassado chamava-se Polak e o filho dessa pessoa chamava-se então Polakiewicz. Aqui percebemos que o nome do senhor era Bronisław, então também é o nome do qual a professora falou hoje, ou que defende a fama, defende a sua glória. E teraz mamy pytanie od pani Charlene Amaranty. Zajmuje się kulturą Romów w Polsce. Czy ma pani jakieś informacje dotyczące nazwisk polskich cyganów, polskich Romów? Oj, w zasadzie nie zajmowałam się nigdy nazwiskami Romów. Faktycznie nie, teraz bym musiała pomyśleć troszeczkę nad literaturą i nad jakimiś informacjami na ten temat. Też w historii polskiej antroponimii jakoś, przepraszam, jeszcze tylko dodam, w historii polskiej antroponimii jakoś szczególnie nie pisze się o nazwiskach romskich, nie wyodrębnia się ich, bardziej w kontekście nazwisk obcych, genetycznie obcych w języku polskim. A professora disse que ela não, nesse momento ela não tem alguma indicação de literatura para dar, que ela teria que procurar um tema, um livro específico sobre esse assunto, porque ela nunca estudou a questão dos sobrenomes dos romani poloneses, né? E que na antroponímia polonesa também não é o tema de que se ocupe muito. Tak, to jest na pewno temat wart badań jeszcze i exploração. Que certamente esse é um tema muito interessante de se analisar ainda. Następne pytanie dotyczy toponimów. Czy zajmowała się już pani też toponimami? Nie, w zasadzie naukowo do tej pory antroponimy poświęcały moją całą uwagę i jakoś nigdy na toponimie nie starczyło czasu. Professora responde que até esse momento ela só se ocupou da questão da antroponímia e ainda não teve o tempo de entrar na questão dos toponímios. Nie wiem, czy są jeszcze pytania. Przepraszam, są. Ja jeszcze wybieram. Dobrze, spokojnie. Dobrze. Ainda temos perguntas, já vão aparecer. Minutinho.
Tutaj są dwa pytania od pani Sofii. Seria por conta do aumento populacional, ale, mas o que seria por conta do aumento populacional? A criação dos sobrenomes na Idade Média. Ah, rozumiem. Czy ta zmiana, która nastąpiła w średniowieczu, kiedy pojawiły się określenia osoby, to drugie słowo określające charakterystykę osoby, czy to ma jakiś związek ze wzrostem demograficznym w tym czasie? Dlaczego tak się stało? Co wpłynęło, że to się wydarzyło wtedy, a nie w innym momencie? Oj, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. To już w zasadzie nawet nie językoznawcze pytanie, ale możliwe, że oczywiście może mieć to związek z wzrostem liczby ludności, no i przede wszystkim z potrzebą dokładniejszej identyfikacji ludzi. Profesora disse que essa pergunta é difícil para ela de responder, porque ela não necessariamente é do campo da linguística, essa pergunta, mas que provavelmente sim, existe uma relação próxima entre o aumento da população no medievo e a necessidade de acrescentar o sobrenome, ou a necessidade de identificar mais especificamente a pessoa. Teraz drugie pytanie. Pani pyta, czy ta tendencja do niedeklinowania nazwisk, czy ona może mieć związek z tym, że Polacy uczą się więcej języków obcych? Oj, trudno mi na to odpowiedzieć, na to pytanie. Nie jestem przekonana, czy wpływ języków obcych może mieć na to wpływ, czy raczej jest to takie zjawisko polskiej fleksji, zastanawiające, nowe. Jakaś, nie wiem, może bardziej dopatrywałabym się tutaj jakiejś tendencji do ujednolicenia, ułatwienia systemu. Natomiast nie wiem i trudno jest mi oszacować, czy ma na to wpływ ta znajomość coraz większa języków obcych. I też rozumiem to pytanie, że Polacy widzą, że w innych językach nie ma deklinacji, zatem może i my nie deklinujmy. Trudno mi teraz tak odpowiedzieć jednoznacznie. Profesora diz, é difícil para responder nesse momento, mas ela em algum momento também fala que ela supõe que não, que esse fenômeno não tem relação com aprendizagem de novas línguas, porque a aprendizagem de novas línguas não influenciaria nisso, mas que provavelmente é um processo interno do polonês de simplificação dos paradigmas flexionais. Ja się zastanawiam, czy to też nie może być wpływ mediów społecznościowych i tego na przykład jak piszemy w mediach, jak kogoś zaznaczamy, że nam się to nazwisko nie deklinuje i jakby przyzwyczajamy się do tego, że ono tak wygląda. Tak mi się wydaje. Profesora Alicja diz que ela supõe que isso possa ser também influência das mídias sociais, porque quando nós escrevemos nas mídias sociais, os sobrenomes não vão se declinar. I pamiętajmy też, że może jest w ogóle jakaś taka szersza jeszcze tendencja w rozwoju języków świata, czy w zmianach językowych, które zachodzą niepostrzeżenie, że jednak te języki fleksyjne są trudne. Mało języków na świecie to są języki fleksyjne i w takim językoznawstwie typologicznym jest to typ języka, który jest recesywny. Raczej systemy językowe różnych języków na świecie ewoluują w tę stronę, żeby fleksję upraszczać, żeby deklinować mniej. To jest taka naturalna tendencja też języków. A profesora Crescenta, przepraszam. A profesora Crescenta também que há uma tendência natural nas línguas que tem esse sistema de flexão, de esse sistema de flexão se simplificar. Na tipologia linguística, chamam-se as línguas que apresentam flexão, que apresentam declinação, das línguas recessivas, e que elas têm a tendência interna de se simplificarem com o passar do tempo. E que também ela acrescenta que a minoria das línguas apresenta sistemas assim. Tutaj mamy po polsku pytanie. Como declina os sobrenomes que foram criados no Brasil? No, como declina, na Polônia. Como declina na Polônia os nomes que foram criados no Brasil? Eu acho que isso depende do sobrenome específico.
Ja myślę, że to zależy od konkretnego nazwiska. To jeżeli pan mógłby dokładnie podać nazwisko, se senhor pudesse colocar sobre nome específico. Isso é complicado às vezes. Eu acho que é muito interessante se vocês terem a oportunidade de assistir, por exemplo, jogo de futebol com os jogadores brasileiros, narrado por jornalistas poloneses, que vão declinar os sobrenomes. E isso para brasileiro é muito engraçado, pelo menos eu vi brasileiros assistindo achando uma coisa muito engraçada. Eu até wspomniałam, że przykładem tego, jak się odmienia na przykład brazylijskie nazwiska w języku polskim, jest jeśli się obejrzy mecz piłki nożnej, w którym biorą udział Brazylijczycy i mecz jest komentowany przez polskich dziennikarzy, którzy starają się jak mogą i pojawia się kaki, kace, okace, Ronalda i tak dalej. Normalmente cria um efeito engraçado, humorístico. Z reguły Brazylijczycy uznają to za śmieszne. Śmieszne, oczywiście. No, bo język polski nakazuje odmieniać nawet te języka, nazwiska obcego pochodzenia. Powinny się deklinować, jeśli tylko możemy je przypasować do jakiegoś polskiego wyrazu, po prostu do modelu odmiany. A língua polonesa exige que sejam declinados, inclusive os sobrenomes de origem estrangeira. Então, procura-se um modelo nas demais palavras para que esse sobrenome também siga. Tutaj pani Adriana pyta o nazwisko Lucy Szyn. Czy wie coś pani na temat jego oryginalnego znaczenia? Nie wiem, po raz pierwszy się z nim spotykam, no ale myślę, że w podstawie jest tutaj jakaś podstawa może związana też z imieniem na Luc. Trudno mi powiedzieć Lucy Szyn. Też ten sufiks -yn nie jest taki rzadki. Tak są tworzone nazwiska, które mogły być, nie wiem, nazwą mieszkańca jakiejś miejscowości, ale no trudno mi tutaj to rozstrzygać tak na gorąco. Musiałabym zbadać to głębiej. A professora responde que primeira vez que ela vê esse sobrenome e que é um pouco difícil de responder assim de imediato alguma coisa, mas que ela diz que esse sufixo -in, ele é muito comum na formação dos nomes referentes aos lugares. Então, a pessoa que é de tal vilarejo, esse sufixo aparece bastante. Que tenham chego através de outras culturas, chego a lema, por exemplo, que tenham relevância. Tutaj mamy pytanie, czy są nazwiska, które istnieją w Polsce, które są ważne, są częste w języku polskim, które dotarły do Polski z innych kultur, na przykład z Czech czy z Niemczech, z języka czeskiego czy języka niemieckiego. Imiona i nazwiska. To jest pytanie o imiona i nazwiska. Imiona i nazwiska. Imiona raczej w ogóle wywodzą się ze wspólnej tradycji takiej europejskiej, chrześcijańskiej i to jest jasne, że jakieś polskie imiona mają swoje odpowiedniki w Czechach czy w Niemczech, bo jakby źródło ich jest wspólne, europejska kultura chrześcijańska, pewnie też przyszły do naszych języków z greki za pośrednictwem łaciny. Natomiast nazwiska tak, bo te kontakty polsko-niemieckie i polsko-czeskie są od wieków i zwłaszcza polsko-niemieckie nazwiska, niektóre z nazwisk niemieckich były obecne już w średniowieczu w języku polskim i dziś uznaje się je po prostu za typowo polskie. Professora, eu vou inverter a resposta um pouco. A professora diz que os sobrenomes, com certeza, têm os sobrenomes de origem tcheca ou de origem alemã, e que especialmente os sobrenomes de origem tcheca, alemã, eles já estavam presentes na Idade Média, e hoje em dia eles são considerados os sobrenomes poloneses típicos. E quanto aos nomes, os nomes eles têm uma origem mais ou menos comum. Então, eles são os nomes relacionados ao cristianismo, ou são nomes que vieram do grego, são nomes que têm uma tradição na Europa toda. I też polski i czeski mają oczywiście wspólnego przodka językowego, jakim jest prasłowiański, więc te jakby sposób nominacji ludzi i też te podstawy etymologiczne były zbliżone.
A professora acrescenta que o tcheco e o polonês, eles têm a mesma origem linguística, eles vieram do proto-eslavo, então a forma de dar os sobrenomes e as bases etimológicas são muito próximas entre si. Virinsky, tak. Aqui o senhor Anibal pergunta o que significa o sobrenome Virinsky. Też trudno mi jednoznacznie powiedzieć nazwisko Naski, a więc niewykluczone, że chodzi tu o jakąś nazwę miejscową Wilin. No, albo zupełnie inaczej, albo po prostu jakaś podstawa na Wil, która może być i rdzenna polska, ale także na przykład może być niemiecka. No i w ten sposób mogło to nazwisko powstać. Niejednoznaczne jest, wymagałoby sprawdzenia. O sobrenome Vilinsky também, ele é difícil de dizer algo assim de imediato, exigiria uma maior pesquisa. Pode ser por conta do sufixo "-ski", que tem a relação com uma cidade ou um vilarejo chamado Vilin. Pode ser que venha da raiz eslava "-vil". E to jest podstawa polska lub niemiecka. E essa é uma base que pode ser tanto polonesa quanto alemã. Tutaj mamy nazwisko Bubniak, Bub Plusniak. Pan pyta, czy ono coś może oznaczać. Jego rodzina przyjechała z Polski, z tym, że w tym czasie ten region należał do Imperium Austro-Węgierskiego, do Austrii. I pan pyta, czy to może mieć jakiś związek z miejscem, z którego pochodzi jego rodzina. Tak, może mieć. Ja bym to sprawdziła może w jakichś słownikach gwarowych, związanych z regionem, z którego pan pochodzi, choć nazwisko jest typowo polskie i ta podstawa Bób też może dużo znaczyć. To jest na pewno taka podstawa też apelatywna, czyli wyrazy pospolite, no i bubniak, taka struktura na ak, naprawdę może wiele wskazywać, albo jakieś narzędzie, albo może jakąś roślinę, ale nie mam pojęcia bez sprawdzenia tego rzetelnie w źródłach. A professora não consegue responder sem fazer uma pesquisa, sem ter acesso a uma fonte confiável. Esse sufixo "-ak", ele pode estar presente em nomes com relação ao lugar, mas também a uma planta, a uma ferramenta. E essa raiz "-bup", ela também pode significar muitíssimas coisas. Czasami nie zmieniałeś to często. Aqui o Shanzuk pergunta se existem pesquisas, como elas se desenvolveram, mudaram e por que existem sobrenomes poloneses no Brasil? Pesquisas referentes a sobrenomes poloneses no Brasil. Aqui eu não sei se a professora saberia responder. Eu não sei, na verdade, eu deveria saber, admito, mas eu não sei muito bem se tem pesquisas referentes especificamente dos sobrenomes. Eu acho que quando a gente analisa o sobrenome polonês no Brasil, sabendo a fonética da língua portuguesa aqui no Brasil, muitas vezes a gente pode tentar chegar a nome original, mas realmente eu não sei o quanto isso foi pesquisado. Eu nunca procurei um trabalho específico. Talvez alguém saiba aqui entre o público, talvez alguém tenha pesquisado, inclusive. Ja tutaj odpowiedziałam, bo nie wiem, czy pani. Nie czuję się kompetentna Ja też ani niestety nie wiem. Ja zorientowana. powiedziałam, że nie wiem. I że często próbujemy jakoś odkryć na podstawie fonetyki brazylijskiej, Tak. jak to nazwisko wcześniej wyglądało, co często nie jest takie proste. Tutaj pan piszący to Grzegorz Piekarzewicz z Warszawy. O seniorki skrywał de Warszawie. Pan Karaś. Mam na nazwisko Karaś. Wiem, że to jest ryba, że to jest nazwa ryby w Polsce. Czy ma pani jakieś informacje dotyczące tego nazwiska? Tak, etymologia się zgadza. Faktycznie też się z nim spotkałam. Jest to nazwa ryby w Polsce. A dalsze informacje, no cóż, takich rzeczy zawsze możemy to sprawdzać w źródłach, w słownikach.
teraz nie mam tego w głowie, ale możemy sprawdzić, czy ono funkcjonowało przed rokiem 1500, a więc w tym najstarszym, staropolskim systemie. Jeśli nie, można sprawdzać, na jakich obszarach Polski było popularne, na przykład w okresie średniopolskim, ilu nosicieli ma współcześnie. Więc w głowie tego tak nie mam teraz, ale to wszystko jest do sprawdzenia. O professora diz que, de fato, caras é um peixe e isso bate com a etimologia e que, embora ela não tenha os dados assim de imediato, dá para pesquisar, por exemplo, se esse nome já funcionava no polonês médio, se ele já existia no século XV, se ele existia antes do século XV e, atualmente, quantas pessoas têm esse sobrenome na Polônia. Então, são essas informações que podem ser pesquisadas. Jest też taka strona internetowa, jeśli Państwo po prostu wpiszą w przeglądarce w Google odmiana nazwisk i pierwszy wynik, który się wyświetli, jest to taka polska strona internetowa, gdzie możemy sprawdzić, jak nazwisko się odmienia, także zobaczyć jego rozłożenie na mapie Polski, gdzie jest najwięcej osób o tym nazwisku i polecam właśnie. Existe um site, se a gente pesquisar no Google odmiana nazwisk, vai ser o primeiro resultado. Ele vai mostrar como se declinam os sobrenomes e vai mostrar um mapa e como em que região da Polônia esse mapa está mais presente, ou em que região da Polônia esse sobrenome está mais presente, qual é a distribuição dele no país, né? Então, é uma indicação interessante essa. Aqui a pergunta em polonês, então vou traduzir para o português. Os meus avós emigraram da região de Lublin. Tem os sobrenomes camponeses, que são esses aqui citados. E a pergunta é se Mazur significa que a pessoa morava na região de Mazóvia. Rybka seria peixe e Rochon seria relacionado com o ano. Com o ano a pessoa está perguntando. Tak, czyli jest to pytanie o etymologię, tak? Tak, Mazur jest na pewno, nazwiskiem takim etnicznym, regionalnym, określającym mieszkańca. Mazur to mieszkaniec określonego regionu. Rybka, oczywiście, że jest to zdrobnienie od ryby. Natomiast Roczoń też nie jestem pewna. To należałoby sprawdzić, skąd takie nazwisko z podstawą Rocz. Bardzo proszę, proszę. Profesora responde que Mazur certamente é um sobrenome étnico, que ele tem relação com a região da Mazúria, né? E que Rybka é o diminutivo da palavra riba, de peixe. Agora, a palavra Rochon é um pouco mais complexo, ela teria que pesquisar de onde veio esse Roch, do Rochon. Eu acho que daqui a pouco vamos acabar, mas as últimas perguntas. Niedługo będziemy kończyć, może jeszcze ostatnie pytanie, bo one tutaj cały czas przychodzą. Cały czas się pojawiają. To Państwa bardzo interesuje. Pani Mileno, możemy jeszcze parę pytań ostatnich. Państwa algumas últimas. Widziałam, że tu jeszcze przychodzą. Tutaj jest pytanie o imiona, które się nadawało, kiedy Polska była pod zaborami. Czy był jakiś wpływ zaborców na imiona nadawane przez osoby polskiego pochodzenia, przez Polaków? To jest tak, to jest właśnie ciekawe. Kiedy Polska była pod zaborami, myślę, że nastąpiło zjawisko odwrotne. W XIX wieku nastąpiła też pod wpływem romantyzmu taka moda na nazwiska słowiańskie. Powróciły wtedy nieoczekiwanie trochę już zanikające słowiańskie, a więc Kazimierz, Sławomir, Bronisław. I Polacy wręcz przeciwnie, właśnie te słowiańskie, polskie imiona nadawali swoim dzieciom. A professora responde que nesse período em que a Polônia estava sob o domínio, na época das partilhas, por influência do romantismo e por demais outras questões, os nomes que passaram a ser populares naquele período eram os nomes justamente eslavos. Então, os nomes antigos passaram a ser usados. Os pais davam aos seus filhos os nomes tipicamente poloneses, eslavos. Uhum.
Tutaj pani Marines pyta. Moje nazwisko z strony mamy to Schulz. Prawdopodobnie jest to niemieckie nazwisko. Jednak cała rodzina od strony mamy przyjechała z Polski, z dawnych Prus. Skąd to nazwisko mogło się pojawić w mojej rodzinie? Ono jest oczywiście genetycznie niemieckie i pochodzi z języka niemieckiego, ale tak popularne właśnie niemieckie nazwiska jak Schulz czy Schmidt, czy może jeszcze inne takie bardzo typowe, one tak szybko wniknęły do języka polskiego, że notuje je nawet słownik staropolskich nazw osobowych, czyli były w polskim systemie nawet przed 1500 rokiem i są tak bardzo już jakby zaadaptowane w polszczyźnie, no, że pani mama mogła, pani cała rodzina, będąc Polakami, mogła mieć takie nazwisko. Profesora responde que esse sobrenomes alemães, como Schulz ou Schmidt, eles são muito comuns em polonês e já faz muito tempo. Desde o século XV eles já estavam presentes. Então, embora esse sobrenome seja geneticamente polonês ou geneticamente alemão, a sua família pode ter sido toda polonesa e, mesmo assim, ter esse sobrenome de origem alemã. Eu vi aqui mais uma pergunta que eu queria trazer, que também fiquei curiosa. O senhor Cláudio Honcharek. Boa noite, ouvi dizer que meu sobrenome Honcharek significa quem trabalha com cerâmica. Por acaso, a professora confirma. Tutaj pan Honcharek pyta... Powiedziano mu, że Honcharek oznacza osobę, która zajmuje się ceramiką, która wyrabia ceramikę. Pyta się, czy to prawda. Ja tego słowa nie znam, dlatego też się... Nie wiem, Honcharek, może to nazwisko, może chodzi to bardziej o Gonczarek, tak? Mm-hmm. I stąd wtedy może nastąpiła jakaś zmiana, że zamieniono G na H i zamiast Gonczarek powstał Honcharek. I wtedy może bliżej do tej ceramiki, ale też nie jestem pewna. Z kolei no, garncarz może gdzieś jakiś, w wyniku jakichś przekształceń. A profesora Dziski, pode ser que fosse o sobrenome Gonczarek, originalmente com letra G, que com o passar do tempo ele se transformou em Honcharek, e que então haveria maior proximidade com a questão da cerâmica por causa da palavra Garcas, mas que ela não saberia dizer outras coisas sobre esse sobrenome. Eu acho que vamos encerrar para hoje. Eu sei que não respondemos todas as perguntas pelos sobrenomes, mas foi passado também o site onde vocês podem procurar as informações. A professora está na Polônia, onde já está quase meia-noite. Então, acho que certamente a professora gostaria já de descansar. Queria agradecer muito a presença de todo o público que veio aqui em quantidade tão grande. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo interesse. Queria agradecer a todo mundo que participou da organização. Eu já agradeci várias pessoas no começo. Não vou fazer isso novamente, porque certamente vou esquecer de alguém. Agradeço muito a participação dos intérpretes. Fico feliz que vocês chegaram. Melhor tarde que nunca. Então, acho que vamos encerrar agora. Eu vou traduzir agora isso para a polonês, para a professora. Bardzo dziękujemy za pani udział dzisiaj. Również podziękowałam całej publiczności za ich obecność tak liczną. Dziękujemy, że została pani z nami do północy, tak praktycznie już teraz na pewno czas już odpocząć i dziękuję wszystkim związanym tutaj z organizacją tego wykładu i tłumaczom, którzy jednak przybyli, tłumaczom na język migowy. Ja też bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło wygłosić wykład dla Państwa w Brazylii, to niesamowite doświadczenie dla mnie również. Bardzo dziękuję Pani Alicji i Panu Luizowi za ten trud tłumaczenia, Pani Milenie za pomoc techniczną i wszystkim Państwu, którzy wysłuchali tego wykładu. Dziękuję bardzo. Então, profesora, agradece a todos pela presença. A professora Lícia pela tradução, a mim pela tradução, a Milena pela
pela organização do evento e disse que foi um grande prazer ter feito, ter ministrado essa palestra para nós brasileiros. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Muito bardzo. Obrigada. Boa noite. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.